Zgodnie z konstytucją, sprawne funkcjonowanie aparatu administracyjnego państwa powinni zapewnić kompetentni urzędnicy wykonujący swoje obowiązki profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie. Jednak, by tak się stało, potrzebne jest właściwe zarządzanie kadrami, którego nie zapewniono w żadnym z dziesięciu skontrolowanych w Łódzkiem urzędów. Najbardziej skrajne przypadki to Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, w którym w latach 2020-2023 Zaledwie nieco ponad 4% naborów zakończyło się zatrudnieniem kandydatów do pracy. Z kolei w Urzędzie Statystycznym w Łodzi wysokość pensji na wielu stanowiskach wspomagających i specjalistycznych zbliżona była do poziomu minimalnego krajowego wynagrodzenia. We wszystkich skontrolowanych urzędach, rekompensatą za niskie zarobki, często nieodpowiadające kwalifikacjom i zakresom obowiązków, były nagrody za szczególne osiągnięcia. Przyznawano je powszechnie i głównie za sumienne czy terminowe wykonywanie podstawowych zadań, a to oznacza, że zupełnie straciły swoją funkcję motywacyjną.